Tutaj mój kontrolujemy rękę, kontrolujemy bark, żeby na nas nie wszedł. Wypijemy kimono, łapiemy sobie za kołnierz. Pięścią kontrolujemy tutaj pionką jego bark. Jest kontrola. Jeśli się na nas chodzi, wchodzimy naszą nogą, tą prostujemy do tyłu i w tym samym momencie tą ręką wchodzimy tutaj pod jego pachę, stajemy na swoje ręce, stajemy na naszej nodze, zamykamy nogę. W momencie, kiedy on tą rękę, tutaj miał przed głową, przełożył i wykluczył na rękę z tyłu, mamy dwie możliwości. Jeżeli się nie złapie, to tą ręką idziemy tutaj, przechodzimy przed niego i wychodzimy znowu do tyłu, mamy dobrą kontrolę. Łapię jeszcze raz. Ale jeżeli złapie nam się za kimono swoje, to już nam to nie wyjdzie, bo w końcu ręki nie wyciągniemy. Więc przyjmiemy go z tyłu, a tą ręką wchodzimy pod jego udo, tutaj. Tu przerzucamy go na bok, przechodzimy do postawy tam. Będziemy wszystko.